Witam was ponownie i nasz Trico został zaatakowany przez te wszystkie bestie, które tutaj się zleciały. Na ekranie widzę 4, być może jest więcej, niestety nie jestem w stanie nawet ich wszystkich zobaczyć teraz. Zobaczymy, jak to się potoczy. Mam nadzieję, że nic się Trico nie stanie. Już raz był naprawdę w wielkich kłopotach po ataku jednej z tych bestii. Ledwo to przeżył. Naprawdę czarno to widzę, ciężko to wygląda. W każdym razie gramy dalej. Jest ich tu dużo więcej niż tylko 4. Co ja mam zrobić? Gdzie jest moje lustro? Lustro gdzieś tutaj upadło, prawda? Niestety nie widzę go. Nie widzę lustra. Tam jest. Shit. A ja gram już. No to już gorzej. Ja go głaszczę. Okej, spróbuję zmienić pozycję na nieco lepszą. Pogłaszczemy go. Wątpię, że się go uda udobruchać. No niestety. Chodu. Chodu. Po lustro. Jeszcze raz. Może tym razem nam się udaje podnieść? O mój Boże, nie. O Jezu, to wyglądało okropnie. Co zrobić? Gdzie jest ten... O nie, oni mnie atakują. Gdzieś tutaj powinien być, no właśnie, ten ogon. O mój Boże. Stąd go nie strzelę żadnego, nie. No wejdź tutaj. Zjedziemy na dół. Tak czy nie?
Niestety nie. Ja mogę jedynie ciągnąć ten ogon za sobą. Czy ja mogę go ściągnąć na dół? Mogę. I teraz tym ogonem strzelić w to. No puść ten ogon! Boże! Strzelaj. Udało się? Chyba tak. Tylko żyje. Yeah.
Za mizi, agisi wo mizi, yetara sastazi. Akiketan inoi aro ne tu, agutu ku. Agoji, Ajukui, Atisnekia Tagi. Why are they to cast him out of you? Why are we met? Thank you.
Biedny Tilko powrócił do tej samej jaskini, gdzie zaczęliśmy grę, tam gdzie go uwolniliśmy z łańcuchów, no ale najważniejsze, że przeżył. No ale cóż, to by było na tyle, moi drodzy, to koniec naszej przygody. W końcówce, co ludzie go atakowali, to ja musiałem mu wydawać komendę, aby uciekł. Ciekawi mnie w sumie, czy gdybym tego nie zrobił, to czy by go zabili, czy też nie, ale mam nadzieję, że nie. Dodatkowo, niszcząc tamtą dziwną energię w gnieździe, zwaną władcą tamtego miejsca, najwyraźniej uwolniliśmy spod jej wpływu te wszystkie bestie podobne do Triko. Przedtem były one zmuszone porywać dzieci i ludzi i dostarczać je do tej wieży. No a w zamian dostawały oczywiście te beczki z przysmakiem, co dawaliśmy Triko. No ale cóż, moi drodzy, to koniec tej serii. Gra mi się naprawdę podobała, była bardzo oryginalna i inna. Twórcom się świetnie udało z Triko, z tym, aby był wiarygodny, jak prawdziwy dziki zwierzak. No jak i tym oczywiście, abyśmy zaczęli się do niego przywiązywać. Naprawdę kawał dobrej roboty. Mam nadzieję, że wam się podobało. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo za spędzony czas ze mną i za oglądanie. No i do usłyszenia już jutro w nowej serii na kanale.